dalszym ciągu czekamy na powrót do gry juniorskich drużyn Lecha Poznań, ale sporo emocji dostarczyli nam w ostatnich dniach piłkarze rezerw Kolejorza. Niestety, ostatniego okresu nie będą o nich wspominać zbyt dobrze. Najpierw Lechici podejmowali Pogoń Siedlce w ramach rundy wstępnej Krajowego Pucharu i mimo niezłego początku przegrywali po 20 minutach po trafieniu głową doświadczonego Macieja Wichtowskiego. Już po chwili zrobiło się 0-2, a debiutujący w seniorskiej piłce Mateusz Mędrala musiał wyciągać piłkę ze swojej bramki po raz drugi. Po uderzeniu z kilkunastu metrów Nikodema Fiedosiewicza goście znaleźli się na dwubramkowym prowadzeniu, ale zawodnicy trenera Artura Węski zabrali się do odrabiania strat tuż po zmianie stron. Rzut karny wywalczył wprowadzony z ławki Filip Wirak, a jedenastkę na gola zamienił Tomasz Cywka, który przed tym sezonem zasilił zespół rezerw. Nie minęło 10 minut, a na tablicy wyników mieliśmy już 2-2. Tym razem z kapitalnej strony pokazał się duet Łukasz Spławski - Krystian Sanocki. Pierwszy wcielił się w rolę asystenta, a wracający do klubu skrzydłowy technicznym strzałem przy bliższym słupku doprowadził do wyrównania. Taki rezultat utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry. O awansie do kolejnej fazy rozgrywek zadecydować miała więc dogrywka, w której przed świetną szansą w 95 minucie stanęli przyjezdni. Mateusz Mędrala wyczekał jednak wykonawcę rzutu karnego i uratował swój zespół przed utratą bramki. Grający w dziesiątkę Lechici nie zdołali jednak dotrwać do serii rzutów karnych, bo w końcówce dublet skompletował Wichtowski, ponownie wpisując się na listę strzelców po uderzeniu z powietrza. Rezerwy pożegnały się więc z pucharem i w tym sezonie pozostanie im walka o punkty w eWinner drugiej lidze. W jej ramach niebiesko-biali udali się 3 dni później do Stężycy z chęcią odniesienia pierwszego zwycięstwa w sezonie. Już po 10 minutach obie ekipy trafiły po razie, ale tych goli niestety nie możemy Państwu pokazać z powodu problemów technicznych firmy realizującej transmisję z tego spotkania. Niezwykłej urody był natomiast strzał Łukasza Spławskiego z 27 minuty, który tym samym najpierw wyrównał stan meczu na 1-1, a takim oto pięknym uderzeniem dał rezerwom prowadzenie. To tuż po przerwie podwyższył pięknym wolejem Tomasz Cywka, korzystając z równie efektownej asysty Sanockiego i wydawało się, że Lechici w pewny sposób zmierzają po 3 punkty. Końcowe fragmenty rywalizacji należały jednak do gospodarzy, którzy zdołali znaleźć dwukrotnie sposób na dobrze broniącego na przestrzeni całego meczu Mędrala. To sprawiło, że nasi piłkarze wrócili do domów z niedosytem. Grad goli zobaczyliśmy także w ubiegłą niedzielę, gdy rezerwy podejmowały Beniaminka drugiej ligi, Kotwice Kołobrzeg. Pierwsza połowa należała do zespołu trenera Węski, którzy za sprawą pewnej egzekucji z 11 metrów Tomasza Cywki, a następnie skutecznej finalizacji kontrataku przez Filipa Wilaka, cieszyli się z dwubramkowej zaliczki. Sprawy skomplikowały się niedługo po rozpoczęciu drugich 45 minut po błędzie sędziującego to spotkanie Pawła Chorężańskiego. Arbiter dopatrzył się faulu w sytuacji, gdy piłkę poza linię końcową wybił Wilak, a niesłusznie podyktowany rzut karny na trafienie zamienił Grzegorz Gonczarz. Kontrowersję wzbudziła także druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka Cywki, który tuż przed swoim faulem sam był ostro atakowany przez przeciwnika. Po następującym po tym rzucie wolnym goście wyrównali i już wiedzieliśmy, że w końcówce czekają nas nerwowe momenty. Niebiesko-biali bronili się dzielnie, ale ostatnia akcja tego starcia przyniosła Kotwicy wygraną po centrze ze stałego fragmentu gry i celnym uderzeniu Sebastiana Murawskiego. W dalszym ciągu więc czekamy na premierowe zwycięstwo naszego zespołu w tym sezonie, a najbliższa okazja ku temu już w środę, gdy powalczy on na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin.